Duży Sentyment to jeden z topowych badek Andrzeja Stasiuka. Cieszę się, że mogłam do niej wrócić przy okazji łamania 5. wydania tego tytułu. Wszystkie książki o Bałkanach, w Oblężeniu, Barbary Dębnik, Eda Wujamiego o wojnie w Bośni, Małgorzaty Reimer o Albanii i Rumunii, oprócz Kaplana. Oczywiście, że są książki Czarnego, do których wracam. To pozycje z serii reporterskiej, m.in. nagradzana Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość Katarzyny Surmiak-Domańskiej oraz Przyszło nam tu żyć, reportaże z Rosji Jeleny Kostyczenko w przekładzie Katarzyny Kwiatkowskiej i Moskalewicz. Mam nadzieję, że nagrody dopiero przed nią. Trzymam za to kciuki i polecam. Mam kilka takich książek, do których lubię bardzo wracać i rzeczywiście czytałam je kilka razy. Mam je na specjalnej półeczce i nikomu nie pożyczam, dlatego że to jest taki rodzaj książki, w której się zaznacza swoje ulubione fragmenty i wiele razy się do niej wraca. Na przykład Nowy Jork, Śladami Steinbecka, Dziś wieczorem nie schodźmy na psy. Może już nie pamiętam, ale coś mi się zdaje, że nie czytałam żadnej z książek Czarnego dwukrotnie, bo w ogóle nie czytam książek dwukrotnie. Wolę za nimi tęsknić. Dwukrotnie albo więcej razy czytałem Pogrzebaną Petera Hesslera. To wybitny reportaż, tak jak wiele innych książek Czarnego. Ciągle wracam do Oty Pawla. Wspaniałego studium szaleństwa i optymizmu. Nie zdarzyło się. Kiedy ostatnio miałem tyle czasu, to jeszcze Czarnego nie było.